Czy Tymon traktuje w ogóle Sonię poważnie, czy jest to dla niego wyzwanie, żeby wygrać rywalizację z bratem? Jest to wyzwanie dla Tymona, żeby wygrać rywalizację z bratem i wydaje mi się, że Tymon nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, że to wyzwanie zamienia się powoli w jakieś uczucie, w jakąś relację, mimochodem. Tymon zamieszkał z Sonią i to jej go bardzo zbliżyło do niej. Pewno was zaskoczą. Ej! Chłopaki! Nowi bohaterowie. Poczekaj! Nie mam czasu. Nowe intrygi. Wow, przecież nie masz żadnej szans. Zakład. To musi być przeznaczenie. Tymon, mimo że bardzo wzbrania się przed miłością i jest tego typu kolesiem na tym etapie, który uważa, że nigdy się nie zakocha, ja to rozumiem, też kiedyś miałem podobny etap. Wydaje mi się, że każdy wie, rządzi się swoimi prawami, Tymon jest jeszcze młody, dojrzewa. Może coś się wydarzy w ich życiu takiego, co sprawi, że Tymon dojrzeje, już nie będzie takim dupkiem, młodym gówniarzem, który zachowuje się tak po szczenięcemu i traktuje ludzi w taki sposób, jaki traktuje. Co w takim razie z Klaudią, bo tam Klaudia wokół Tymona też się kręci, Tymon wokół Klaudii. Klaudia to tak naprawdę jeszcze większa Tymon niż Tymon. Klaudia dużo namiesza i ma bardzo duży wpływ na Tymona. Czy Tymon bardziej pasuje do Klaudii? Nie wiem. W każdej kobiecie odnajduje zupełnie coś innego. Zobaczymy, jak to poprowadzą scenarzyści. Sam jestem ciekawy. Może niech ludzie głosują, do kogo bardziej pasuje Tymon. Czy do Klaudii, czy do Sonii.